odcinkiem związanym z kosmetykami. O tematyce make-upu, kosmetyków jest na moim kanale troszeczkę mniej, ale dzisiaj przychodzę znowu z haulem zakupowym. Tym razem jest to haul zakupowy z kosmetykami z MAC-a o wartości 2000 zł. Chciałam na początku filmu podziękować bardzo firmie MAC za właśnie te kosmetyki. I ja zawsze używam takich bardziej mniej profesjonalnych kosmetyków, wiecie, takich zwykłych z Rossmana i tak dalej. I właśnie teraz miałam okazję dostać kosmetyki z wyższej półki, właśnie z MAC-a. Myślę, że mogę też nagrać jakiś filmik typu My Makeup Routine. Jeśli takie filmy Was interesują, jeśli chcecie zobaczyć takie filmy na moim kanale, to oczywiście zostawcie dużo łapeczek w górę i dajcie mi znać w komentarzach. Ja pamiętam, że te kosmetyki wybierałam jakieś miesiąc temu, więc też nie za bardzo pamiętam, co jest w środku. Tutaj jeszcze wszystko jest zapakowane, jeszcze tutaj nie patrzyłam. I kilka rzeczy jest też dla mojej mamy, ponieważ stwierdziłam, że wezmę też jej kilka rzeczy, skoro mogłam sobie wybrać. Wezmę kilka rzeczy też dla niej, ale pokażę Wam wszystko w tym filmie razem. Dobra, więc mamy ogólnie tutaj dwie takie torebeczki, jak widzicie, z MAC-a. One wynoszą 2000 zł łącznie. Dobra, przechodzimy do pierwszej paczuszki. Tutaj mamy oczywiście coś zapakowane, zobaczcie. Taką, nie wiem, o, tutaj już chyba nic nie ma w środku, mi się wydaje. Dobra, tutaj już nic w środku nie ma, więc mamy taką folikę, w której mamy, zobaczcie, sporo rzeczy. Tych kosmetyków też za 2000 będzie dużo. Słuchajcie, nie pamiętam, co tutaj dokładnie jest, ale wszystko jest zapakowane w takie czarne pudełeczka, więc też nie wiem, co tutaj jest. Dobra, bierzemy sobie, najpierw zacznijmy sobie może od tych kształtów. Tutaj widzę, że to jest już puder. Mi się wydaje, że jeden właśnie zamówiłam dla siebie, drugi zamówiłam dla mojej mamy. Otwieramy. Jezus, ja jestem tak podekscytowana, bo zawsze chciałam mieć takie, wiecie, profesjonalne kosmetyki, takie dobre kosmetyki. Kurczę, widzę, że mam mało baterii w kamerze. Zaraz wracam. Dobra, moi drodzy, wymieniłam sobie bateryjkę, już wszystko jest ok. Ogólnie przepraszam Was za mój głos, ale jestem chora, więc siedzę w domu i postanowiłam, że nagram ten filmik. Kurczę, dlaczego nie mogę tego otworzyć, bo ostatnio mam słabą bardzo aktywność na YouTubie, w sensie z mojej strony. Dlatego chcę w tym roku to poprawić, więc napiszcie mi koniecznie teraz w komentarzu, Boże, co jest? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jakie filmy chcecie teraz oglądać, jakie chcecie filmy zobaczyć na moim kanale. Dobra, udało mi się jakoś to otworzyć. Widzę, że tutaj mamy puder sypki, tak to się chyba nazywa, sypki. Jestem beznadziejna w otwieraniu. O, widzicie, sypkie. Tak, pamiętam, że je właśnie wybierałam. Dzisiaj tych kosmetyków nie będę testowała. Jeśli chcecie jakąś drugą część, to zostawcie tutaj 15 tysięcy łapeczek w górę. Pamiętam, że kiedyś zostawialiście bardzo o wiele więcej, chyba na moim kanale, więc mam nadzieję, że 15 tysięcy dacie radę, jak nie, to na 10 też zrobię. Chodzimy dalej. Tutaj te mniejsze. O, jedno to jest w ogóle mniejsze. Aha, to jest eyeliner, a drugi to jest jakiś lip gloss. O, dobra. Ja właśnie pamiętam, że zamawiałam tego lip glossa i też eyeliner, bo chciałam się nauczyć robić kreski, bo nie umiem, więc może jakoś się niedługo nauczę. Będę Wam robiła tutaj przebitki takie, żebyście widzieli, jakie są nazwy tych produktów, jakby ktoś chciał sobie zakupić, to tutaj macie, będę Wam pokazywała nazwy. Dalej mamy właśnie tego lip glossa i już nie mogę doczekać, jak go otworzę, bo ja bardzo lubię właśnie glossy, więc sobie też taki jeden zamówiłam. Nie jestem pewna, czy to był ten, który wybierałam. Chyba tak, ale pamiętam, że chciałam sobie wybrać też taki przezroczysty, więc albo wybrałam albo ten, albo tamten, albo po prostu coś się pomyliło, nie mam pojęcia. O. On jest taki bardziej różowawy. Dobrze, teraz przechodzimy. Już wiem, co to jest. To są, słuchajcie, maskary. Zobaczcie, jakie śliczne pudełeczka. Przepiękne. One są dwie takie same, więc otworzę po prostu jedno, bo jedno jest dla mojej mamy, tak jak mówiłam Wam. Zobaczcie. Tak wygląda właśnie szczoteczka, tak. Postaram Wam dać linki w opisie do tych wszystkich rzeczy, więc w sumie nie będę pokazywała, tylko linki będą w opisie. Dobra, teraz nie wiem, co to jest. Aha, to będzie korektor. Pamiętam, że wybierałam jaki tamkolwiek odcień, w sensie taki, jaki myślę, ale już widzę, że
chyba jest jakiś za żółty, nie mam pojęcia, czy to będzie dobre, bo jak mówiłam, wybierałam to przez internet. Dobra. Tutaj już mi się wydaje, że to są podkłady. I tak jak mówiłam, też otworzę jedno, bo wiem, że drugie jest dla mojej mamy, tylko że po prostu są dwa inne odcienia. Jak pięknie wygląda ten podkład, zobaczcie. Tak on wygląda. Ja podkłady na co dzień nie używam, więc ten podkład byłby taki na jakieś inne okazje. Tym sposobem już otworzyliśmy całą jedną torebkę, więc teraz przechodzimy do drugiej. Też jestem mega ciekawa, bo pamiętam, że jeszcze zamawiałam paletki, jakieś rozświetlacze, więc tutaj to wszystko się teraz znajdzie. Okej, okay, bo widzicie, tutaj nawet jest karteczka Antonina Flaksamosia. Tak, więc możemy już sobie to odkleić. I zobaczcie, jest tutaj paletka. Są takie właśnie odcienie bardziej nude. Właśnie tutaj macie napisane, że jest nude model. I słuchajcie, jestem bardzo ciekawa tych cieni. Myślę, że będą naprawdę bardzo, bardzo super. Zobaczcie. Kurde. O, już mi od razu wypadła plakietka. Na tej plakietce mamy po prostu nazwy naszych cieni. O, tak to wygląda. Tak wygląda to bez. Więc takie kolorki. Lecimy dalej. Tutaj już mi się wydaje, że to jest rozświetlacz, słuchajcie. Śliczne opakowanie. To jest chyba jakaś ich nowa seria. Nie wiem, jak się nazywa, ale jest taki styl trochę rose gold. A tutaj jest taki chyba marmur z takim rose, z takim złotem. Więc to pamiętam, że był rozświetlacz, bo mi się bardzo spodobał. Na to opakowanie. Jest cudne. Cudne, naprawdę cudne. Właśnie taki marmur z takim złotem, tak jak mówiłam, i w środku właśnie prześliczny rozświetlacz. O matko, jest naprawdę śliczny. Już wam go pokazuję. On jest taki prasowany. O kurczę, może tego będzie wziąć. O, nie wiem, czy to będzie widać, chyba nie. Zobaczcie. Tak wygląda ten rozświetlacz. Jeszcze mamy w dodatku literkę do tego. Ale jedziemy dalej. Tutaj mamy, słuchajcie, primer. Widziałam go na stronce, myślałam, że będzie on taki większy trochę, ale jest taki malutki, słodziutki, taki spray, więc mogę się teraz sobie popsikać. Spray na, po makijażu, żeby się trzymał długo. Okej. Okay. O matko, pachnie bardzo ładnie, takim arbuzikiem. Właśnie widziałam, że tam było dużo... Matko, coś co zmieni włosami. Widziałam, że tam było właśnie dużo tych smaków jakby, czy tam zapachu. Tego. Więc jest malutkie, ale myślę, że jak mi się skończy, to sobie dokupię, bo wydaje mi się, że to właśnie będzie bardzo fajne i to była jakaś właśnie wersja wakacyjna. I jest napisane, że to jest właśnie spray utrwalający makijaż, żeby makijaż się długo trzymał. Więc takiego czegoś nigdy nie miałam, a zawsze chciałam, bo pamiętam, że po jakimś czasie ten makijaż mi się tak trochę zmazywał, więc mam nadzieję, że to pomoże nam w tym, żeby makijaż trzymał się po prostu dłużej i żeby wyglądał ciągle bardzo dobrze. My dalej już tutaj zostało nam chyba tylko trzy rzeczy, więc jakoś szybko nam poszło. O, zobaczcie, nie, cztery rzeczy, przepraszam, cztery rzeczy. I tutaj co mamy? Zacznijmy od tego najmniejszego. Chyba to jest właśnie też korektor. Tak, korektor, zobaczcie. Pamiętam, że właśnie tam chciałam bardzo korektory, bo zawsze mi się przydają. O, ten ma jakiś taki widok. Nie wiem, czy to nie jest korektor do cieni. O matko, jeśli ja wziąłam korektor do cieni, to bez sensu trochę. Jest po prostu napisane, że korektor. Nie wiem, czy to cieni, jeśli się znacie, dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że jest to po prostu zwykły korektor, bo do cieni nie jest mi jakoś za specjalnie potrzebny. Kolejna rzecz, słuchajcie. Też pudry? Też trzy te pudry sypkie? Jakim cudem? Nie wiedziałam, że wziąłam aż trzy. Może moja mama dobrała, nie wiem, ale też to jest już trzeci ten puder sypki. Aha, dobra, tutaj chyba wziąłam sobie pomadę do brwi, tak jak już widzę. Tak jak mi się wydaje. Kurczę, nie mam tego naprawdę otwierać, nie wiem, co jest tak. O, dobra, poszło. Tak, to jest już akurat dobry rzecz.
Ja teraz w ogóle do brwi używam jakiegoś pyłku, którego dostałam. Chyba cienie bardziej do brwi. Taki zestawik do brwi. Nie wiem, jak to nazwać, czy to są cienie, czy to jest, tak to wygląda. Tak jak mówiłam, nie jestem profesjonalistką, nie znam się i bardziej kupiłam sobie takie rzeczy, które są dla mnie po prostu potrzebne do codziennego makijażu, ale tutaj już mam bałagan w tych kosmetykach. Dobra. A, i tutaj widzę ostatnia rzecz, to jest nasz puder prasowany. Aha, nawet do tego mamy taką gąbeczkę, czy nie wiem, jak to nazwać, do nakładania. Więc tak, i tutaj mamy już ten puder. Może będzie fajny taki do szkoły, do poprawienia sobie, czy cokolwiek, na przykład po obrębie. I też jest taki malutki, będzie się fajnie mieścił do torebki plecaka. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawcie oczywiście te 10 tysięcy w górę, to wtedy zrobię taki test kosmetyków z Maka, albo po prostu moja codzienna makijażowa rutyna. Więc jeśli chcecie taki filmik, zostawcie oczywiście łapeczki, napiszcie mi coś fajnego w komentarzu, jakie chcecie filmy zobaczyć. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!